Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Ponad 50 wystawców oferowało pracę mieszkańcom powiatu polkowickiego. W Zespole Szkół w Polkowicach odbyły się piąte targi pracy. Z roku na rok na wydarzeniu pojawia się coraz większa liczba pracodawców, a co za tym idzie, coraz więcej osób szuka na targach oferty dla siebie. W programie Okiem powiatu polkowickiego opowiemy, w czym mogli wybierać bezrobotni i jakie zawody są teraz najbardziej pożądane. Zapraszam! Przekrój branż był ogromny, od opiekunek przez magazynierów po logistyków. Dominowały zawody typowo techniczne. Magdalena Czekierska, specjalista ze spraw personalnych, firma Sanden Manufacturing Poland. Szukujemy wykwalifikowanej kadry na stanowisko automatyków, głównie potrzebujemy automatyków, inżynierów produkcji, ale także w związku z rozwojem firmy i otwarciem nowego centrum logistycznego od kwietnia potrzebujemy informatyków i logistyków. To są nasze priorytety. Denis Grubel, firma MB Service z Opola, agencja pracy. Zajmujemy się tutaj rekrutowaniem pracowników do Niemiec, do pracy malarzy, elektryków, ociepleniowców, spawaczy, ślusarzy i również na produkcję, czy tam magazyny, nie? W sezonie, że tak powiem, od marca do powiedzmy grudnia jesteśmy w stanie przyjąć nawet 300 osób, także oferty są cały rok, można nawet powiedzieć. Nazywam się Krzysztof Biurcewicz, jestem właścicielem agencji reklamowej Black Horse Lubina. Przede wszystkim poszukujemy osób młodych, zdolnych, z chęcią do pracy, które są gotowe do nauczenia się nowego zawodu. My wychodzimy z założenia, że osoba nie musi mieć doświadczenia w reklamie, ponieważ wszystkiego można się nauczyć. Najważniejsza jest kreatywność i własna inwencja twórcza. Jeżeli chodzi o naszą firmę, specjalne wykształcenie, jeżeli chodzi o reklamę, jest mile widziane, ale nie jest ono potrzebne. Jeżeli jest się osobą kreatywną, ma się podstawy znajomości oprogramowania komputerowego bądź do kontaktu z klientem predyspozycję, żadna szkoła nie jest potrzebna. Proszę mi wierzyć, reklama to jest głównie sprzedaż, tak? Czyli są potrzebni tak zwani account managerowie. A czego poszukiwały osoby bezrobotne? Przede wszystkim szukać pracy, bo wszyscy pracodawcy myślą, że jak już po przeszczepie, to już się do niczego nie nadaje. A ja się czuję na siłach, że mogę wykonywać pracę. Czas coś robić jeszcze. Pan szuka w każdej. Przy kasie nie wiem, bo jestem bo w takiej sytuacji, że akurat potrzebuję bardzo pracy. No mnie interesuje gromer, czyli fryzjerem po prostu, nie? A co się trafi, to będzie, nie? Mówili uczestnicy. Zadowolony z efektów targów pracy jest starosta polkowicki Marek Tramś i zaznacza, że zmieniają się także relacje pracodawca-bezrobotny. Kiedy rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie, nigdy nie myślałem, że dojdziemy do takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili. Bo i liczba samych podmiotów, które będą oferowały zatrudnienie, jest z roku na rok coraz większa, ale to chyba nie jest najistotniejsze. Najważniejsze jest to, że zmieniły się bardzo relacje w kontaktach pracodawca-pracownik. Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że to mieszkańcy powiatu polkowickiego czy osoby bezrobotne szukały miejsca zatrudnienia. Dzisiaj przy obecnym stanie bezrobocia, a wynosi ono zaledwie 5,6, jest najniższe w województwie dolnośląskim. Lepsze wyniki ma tylko Wrocław chociażby, ale no to już wiadomo, jakie to jest miasto. Zmieniły się relacje, bo to dzisiaj pracodawca z naszego terenu szuka pracownika. I targi kontynuujemy między innymi dlatego, aby umożliwić znalezienie innego zatrudnienia, ciekawszego, dającego możliwości rozwoju, dającego możliwości lepszego zarobkowania dla osób, które tą pracę już dzisiaj mają. Natomiast no, oczywiście ciągle nie zapominamy i pamiętamy również i o tych, którzy tego zatrudnienia ciągle szukają. Ale są to naprawdę już coraz mniejsze ilości osób, bo stan bezrobocia, tak jak już powiedziałem, wyraźnie to wskazuje. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że stopa bezrobocia według ostatnich danych wynosi w powiecie polkowickim 5,6%. Dla porównania w Polsce średnia wynosi 8,3%, a w województwie 7,3%. Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.